Konfiguracja folderu Skanuj do sieci drukarek z serii HP Color LaserJet Pro 3301, 3304 i 3388. Po konfiguracji funkcji Skanuj do sieci możesz zapisać zeskanowany dokument lub obraz do udostępnionego folderu sieciowego przy użyciu panelu sterowania drukarki. Aby skonfigurować folder Skanuj do sieci, musisz uzyskać dostęp do wbudowanego serwera internetowego drukarki, w skrócie EWS. Uwaga! Zanim zaczniesz, upewnij się, że drukarka ma połączenie z tą samą siecią, co komputer. Na panelu sterowania drukarki przesuń palcem w dół po centrum statusu od środka u góry, aby wyświetlić adres IP drukarki. Na komputerze lub urządzeniu przenośnym otwórz przeglądarkę internetową i wprowadź adres IP drukarki na pasku adresu. Naciśnij klawisz Enter, aby uzyskać dostęp do serwera EWS. Jeśli wyświetlony zostanie ekran ostrzegawczy, wybierz opcję przejścia do witryny. Dostęp do serwera EWS drukarki jest bezpieczny dla komputera. Wybierz opcję Szybka konfiguracja w lewym okienku. Uwaga! Gdy wyświetlony zostanie monit o wprowadzenie kodu PIN, wprowadź kod PIN z wewnętrznej strony pokrywy dostępu do tonera. Wybierz opcję Zaloguj się. W menu szybkich ustawień wybierz ikonę plusa. Z listy rozwijanej wybierz opcję Folder sieciowy jako typ szybkich ustawień i opcję Dalej. Wprowadź nazwę, która ma być wyświetlana na panelu sterowania w polu nazwy szybkich ustawień. Wpisz opis, a w razie potrzeby wybierz opcję Uruchom szybką konfigurację. Następnie wybierz opcję Dalej. W obszarze ścieżki folderu sieciowego wprowadź uprzednio utworzoną ścieżkę. W sekcji Metody logowania wybierz opcję Użyj następujących danych logowania. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło. Wybierz opcję Zweryfikuj dostęp, aby potwierdzić poprawność danych logowania. Naciśnij przycisk OK. W sekcji kodu PIN wprowadź kod PIN. Następnie potwierdź kod PIN. Kod PIN trzeba wprowadzać na panelu sterowania za każdym razem, gdy profil będzie używany do wysyłania skanu do folderu sieciowego. Wybierz opcję Dalej. Wybierz ustawienia domyślne przyszłych skanów, a następnie opcję Dalej. Uwaga! Aby zmienić ustawienia domyślne skanowania później, przejdź do opcji Skanuj i wybierz opcję folderu Skanuj do sieci w lewym okienku. Zmień ustawienia, a następnie wybierz polecenie Zastosuj. Na stronie podsumowania wybierz opcję Dalej. Wybierz opcję OK, aby zakończyć. Więcej przydatnych filmów wideo można znaleźć na kanale HP Support w serwisie YouTube.